Witam. Przy dzisiejszej okazji chciałem poopowiadać troszkę o reakcji biuretowej, czyli o reakcji na wykrywanie wiązań peptydowych. Zanim w ogóle zacznę te reakcje wykonywać, to zrobimy jedno doświadczenie. Przygotowałem tutaj mocznik, czyli nawóz sztuczny. Najlepsza trawy z Iławy, zrobimy pseudoreklamę, a co? Odsypiamy go sobie troszkę. Tu mam łaźnię olejową z olejem silikonowym. Ta łaźnia ma, jak nam koleżanka raczy pokazać, jak bardziej poprosimy, to może nam zrobić zbliżenie, to nie wiem, czy będzie widać, około 240 stopni jest w tej chwili. Wsypiemy tutaj trochę mocznika. No i zanurzymy to na dół i zobaczymy, co się będzie w takim razie tutaj teraz dział. Mocznik się topi tam chyba około 130 stopni. I w trochę wyższej temperaturze, powyżej temperatury topnienia, zaczyna przechodzić w biuret. Może pokażę, bo przygotowałem sobie jeszcze planszę. To jest wzór mocznika, tak? Czyli diamidu kwasu węglowego. Grupa karbonylowa oraz dwie grupy OH podstawione grupami aminowymi, czyli po prostu razem z dwóch stron amin, czyli diamid. Dwie cząsteczki tego mocznika mogą ze sobą kondensować i dać biuret. Po polsku biuret się nazywa dwumocznik. A wygląda to mniej więcej tak, że odchodzi sobie cząsteczka amoniaku. Odpada jedna grupa aminowa, odpada wodór z drugiej grupy sąsiedniej cząsteczki, no i tworzy nam się biuret oraz amoniak, który odchodzi oczywiście jako gaz. Biuret ma to do siebie, że jest jednym z najprostszych związków, który posiada wiązanie peptydowe. A zatem to wiązanie powinniśmy wykryć w reakcji biuretowej, bo w końcu ta reakcja ma swoją nazwę od tego biuretu. Natomiast biuret w nazwie dwumocznik nie jest dimerem mocznika. Jest to po prostu produktem podstawienia, czyli kondensacji mocznika, bo wydziela się amoniak. Gdyby biuret był dimerem, to nie wydzielałby się nam tutaj amoniak, tylko po prostu powstałoby coś, na przykład grupa aminowa mogłaby ulec addycji do grupy karbonylowej, no i byśmy mieli wtedy dimer. Ale tutaj mamy kondensację, czyli po prostu podstawienie wraz z addycję z eliminacją, czyli po prostu kondensację, czyli po prostu otrzymujemy biuret, który nie jest dimerem w nazwie. Mocznik się już prawie stopił, może tego do końca nie widać, bo jest, siedzi to w łaźni, ale o, widać, że się generalnie topi i zaraz zauważymy tam, że powstają bąbelki gazu. Już je powoli widać. Nie wiem, czy teraz już wykryjemy, że tam się wydziela amoniak, bo to się oczywiście musi troszkę jeszcze trochę podgrzać. Ale ja tutaj użyję zwilżonego papierka, no i zobaczymy, czy już ten amoniak będzie. O, już jest, proszę. Zdzieleniał prawie, że zniebieszczał już papierek wskaźnikowy u wylotu. Znaczy, że jest ten amoniak. Teraz to na chwilkę zostawimy. I przejdziemy, koleżanka nam tutaj pozwoli. Przejdziemy, przy okazji nam pewno pokazała naszą nową podłogę, która jest taka ładna. W miejsce tego starego przedwojennego parkietu zabytkowego. Od czego zaczniemy? Na przykład przygotowałem tutaj roztwór żelatyny. No, żelatyna jest jednym z prostszych białek, taka właściwie produkt częściowej hydrolizy kolagenu, więc jest jednym z takich, no można powiedzieć, łańcuchowych białek. Dodamy sobie do tego troszkę roztworu NaOH. Oczywiście wzięło się to też stąd, że oczywiście się wywiązała dosyć ciekawa dyskusja o tym, jaki jest kolor w reakcji biuretowej. No to sobie zobaczymy, bo nie lubię takiego czegoś jak takie dyskusje, czy to jest bardziej różowy, czy bardziej fioletowy, czy jeszcze bardziej inny, bo w jednej książce jest taki rysunek, w drugiej taki, a w trzeciej jeszcze inny, ale oczywiście mało kto sprawdzi, jak to rzeczywiście wygląda, prawda? Chociaż wystarczyłoby wejść na Wikipedię. Mamy tutaj ciemnofioletowy kolor. Spróbujemy to zrobić jeszcze raz, ale użyjemy teraz trochę mniejszej ilości siarczanu miedzi, a jakby nadmiaru tego białka. Czyli jeszcze raz białko. Troszkę teraz damy tego o. I zobaczymy, czy to się będzie kolorystycznie jakoś bardzo różnić. I damy teraz może tak jak najmniej, może mi się uda kropelkę. O. Dobra,
pojawia się także fioletowa barwa. Ale mam nadzieję, że będzie widoczna, tylko jeszcze to spróbujemy zrobić inaczej. Czy jest różnica? No widać, że jest przede wszystkim jaśniejsza, ale też troszkę bardziej czerwone. Nie jest jakoś strasznie widoczne, no ale jest. To też, prawda, zależy, jak dostępne są te wiązania peptydowe, bo im bardziej są dostępne, no to jest większa szansa, że utworzy się, prawda, kompleks. Teraz może sprawdzimy mleko, które piję sobie do kawy. Dobrze. Dodamy najpierw tego NaOH. Dobra, a teraz oczywiście roztwór siarczanu miedzi. Gdyby nam coś nie wyszło, o jest, ładny, fioletowy kolor. Oczywiście można gdybać, czy on wpada w róż, czy kurczę, nie wiadomo jeszcze co, czy to bardziej fiolet, czy to bardziej jeszcze może z odcieniem purpurowym, może jakimś biskupim, może jeszcze innym, no nieważne. W każdym razie mamy ten, tu jest ciemnofioletowy, tutaj jest troszkę jaśniej fioletowy. Oczywiście w domu możemy się pobawić, na przykład o jajkiem, no dlaczego nie, przecież też białko i to w czystej postaci, więc wybijemy sobie tutaj. O kurde, jajko. No dobra, to nieważne. To nieważne, bo nam jest potrzebne tylko troszkę. O, chciałem bez żółtka nabrać. Dobra. Oczywiście białko białku nierówne, no w żółtku też byśmy przecież wykryli, ale chciałem akurat na tym czystym, żeby to było dobrze widać. No to tak, znowu NaOH. Wstrząśniemy trochę. No i oczywiście siarczan miedzi. Nie musi być siarczan, może być chlorek oczywiście. No i mamy również ciemnofioletowy, ładny kolorek. A teraz może wrócimy do naszego mocznika pod wyciągiem. No i zobaczymy, co tutaj się stało. Intensywnie się wydziela amoniak. Widać, że coś się zdecydowanie dzieje. Okej. Okay. Jeszcze byśmy musieli prawdopodobnie troszkę poczekać, ale myślę, że już wystarczy. Pozwolimy teraz temu chwilę ostygnąć i zrobimy reakcję jeszcze biuretową dla biuretu. Tylko musi to oczywiście troszkę teraz poczekać, aż probówka ostygnie, no bo ja tam nie wleję wody, bo mi rozerwie zaraz probówkę, gdybym tak zrobił przy takiej różnicy temperatury. Także musimy chwilkę poczekać, aż nam się to zacznie zestalać. Może ja to wyjmę z nadłaźni i będzie szybciej. Bo po prostu łaźnia nam. Tam jest prawdopodobnie mieszanka jeszcze resztek amoniaku mocznika. Trochę. Myślę, że już większość, więcej biuretu niż mocznika. No i w sumie tyle, no więcej tam raczej nie ma. Jeszcze chwilę poczekamy, niech to do takiej temperatury spadnie, żebym ja mógł w miarę bezpiecznie się tym posłużyć. Co prawda łaźnia ma jakieś 240, możemy już ją wyłączyć. 240. Biuret powstaje w niższej temperaturze, więc tutaj jest dużo mniej niż 200. No ale mimo wszystko to jest stara probówka. Nie wiadomo, jak by zniosła taką dużą różnicę temperatury. No dobrze, myślę, że już możemy zaryzykować. Przeleję to do mniejszej probówki. Koleżanka nam tu może pokaże. Dobra, to sobie gdzieś tutaj podstawię to z powrotem. I zobaczymy, co teraz się stanie. O, widać, że się zaczyna zestalać. Dobrze, damy najpierw roztworu NaOH teraz. A teraz damy roztworu siarczanu miedzi. I proszę popatrzeć, tutaj się pojawiła barwa z kolei czerwona. Moim zdaniem
tak naprawdę tę czerwoną barwę, ślady czerwonej barwy mamy tutaj we wszystkich przypadkach. Gdzieś pozostała też, prawda, miedź w postaci wodorotlenku, czy tam kompleksu jeszcze z właśnie mocnym wodorotlenkiem, który ma kolor niebieski, wiązanie peptydowe. Podobno właśnie dipeptydy dają taki kolor. Nie jestem do końca przekonany, czy tylko. Myślę, że gdybyśmy użyli jeszcze troszkę dłuższych łańcuchów, to też byłby taki kolor. A przede wszystkim też na pewno taki biuret, jako że jest prostym związkiem, zawiera całkiem sporo dostępnych tych wiązań peptydowych. Być może stąd jest ten kolor. Bo im dłuższy łańcuch, bardziej poskręcany, tym te wiązania, prawda, wśród łańcuchu są trudniej dostępne dla jakiegoś czynnika, który może z nimi utworzyć kompleks. A jeszcze korzystając z okazji, chciałem sobie pozwolić, mianowicie nie wiem, czy będzie widać, ale robimy reakcję biuretową na kartce. To, co tu pryskam, to jest roztwór siarczanu miedzi, a napis jest żelatyna z dodatkiem wodorotlenku sodu. Także w przeddzień tego jutrzejszego sądnego dnia życzę wszystkim powodzenia. Dziękuję, pozdrawiam.